No i bohater Wielkich Derbów Śląska z 89 roku. Twój gol, Darek, przesądził, można powiedzieć, o ostatnim tytule mistrza Polski. Twój Gusia, bo ty rozpocząłeś to strzelanie na stadionie Górnika Zabrze 7 czerwca 89 roku, pokonując Józefa Wądzika, bodajże nawet chyba w 7 minucie. Wyprowadzony z ruchu na prowadzenie 1-0. Potem pamiętamy ten rzut karny obroniony przez Rysia Kołodziejczyka i ruch się wygrał. I zwycięstwo. Tak. Jak dobre, pamiętasz te mecze ruchu z Górnikiem? Dobre czasy, dobre emocje. No jak zwycięstwa, to zawsze dają dodatkowe atuty, więc na pewno było fajnie, było o co walczyć, bo wtedy dwie drużyny grały o mistrzostwo Polski i nam to się udało. Myślę, że wszyscy na to zasłużyli. Czy pamiętasz? Dziękuję bardzo, muszę lecieć, bo ja do telewizji też. Dobrze.